Robić do zjednoczenia, czyli na następnym kongresie będziemy mieć 25, przynajmniej 25 nowych członków. Wieczernik rodzin z Koszalina. To jest też młoda wspólnota z 2011 roku. Tu już widać. Inspiracją ponownie były świadectwa młodzieży, która była w wspólnotach wieczernikowych w latach 90. Na pierwsze spotkanie przyszło 12 osób dorosłych oraz 12 dzieci z 12 rodzin. Nie trzeba mówić, z czym to się kojarzy. Dwunastki. I wspólnota Wieczernik z Lublina. Tu Lublin też jest. Wspólnota powstała pierwsze było pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów w roku kapłańskim. Takimi inicjatorkami powstania wspólnoty była Kinga i Agnieszka, które właśnie w tym roku wstąpiły do zjednoczenia, przeszły formację wieczernikową i zapragnęły, żeby taka wspólnota mogła też być w Lublinie. I zgromadzili z Chojnic, tak, Agnieszka i Kinga z Chojnic. Ta wspólnota tam się rozwija. I to już, jeszcze wiem, że Słowacja. Tutaj na prezentacji się nie pojawiła, ale wiem, że osoby ze Słowacji są. Na pewno ksiądz delegat jest i z kim. Niech się przyzna. Więc u nas na Słowacji jeszcze jako taką zjednoczenia oficjalnie nie ma. Znaczy są księża palotyni należący do zjednoczenia apostolstwa katolickiego. Brakuje nam siostry palotynki. Są ludzie formowani przez palotynów, ale jeszcze takiego oficjalnego wstąpienia do zjednoczenia jeszcze nie było, ale pracujemy na tym. Już w Czechach tak samo jest, mniej więcej tak samo. Statuty generalne są już przetłumaczone. Czekamy na zatwierdzenie z generałatu, ale to myślę, że to będzie w krótkim czasie. I już myślę, że będą też za parę, myślę, że za rok czy za dwa, już będą takie oficjalne wystąpienia. Dziękuję. Czy nieopatrznie zdarzyło nam się kogoś pominąć? Czy wszyscy czują się przywitani? Pytam organizatorów, mówią, że nie. Także myślę, że teraz należą się ogromne brawa, bo ja sobie siedziałem tak bardzo wygodnie. Czasem coś przerywałem, ale siostra Agata odwoiła kawał dobrej roboty, dłubka. A przed nami kolejny punkt naszego dzisiejszego wieczoru. I tu poprosimy siostrę. Siostrę BNZT. Turowską. Bardzo świadomie, odpowiedzialnie. Cieszymy się, że już wszyscy zapamiętają po tym wystąpieniu. Siostra chce nas wprowadzić, abyśmy jeszcze bardziej poczuli, czym jest ten nasz dom, czym jest temat, czyli to główne zaproszenie, czy myśli, jaka ma nam towarzyszyć właśnie podczas tego spotkania. Prosimy. Wstępowaliśmy w progi naszego domu w Konstancinie. Na pewno każdy z nas odczuwał w sercu tę radość, o której mówi psalmista. Uradowano się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pańskiego. Już stoją nasze nogi w tych bramach o Jeruzalem. Niech pokój będzie w Twoich murach. Przed wzgląd na dom Pana Boga naszego będę się modlił o dobro dla Ciebie. Wchodząc w progi naszego domu w Konstancinie, poczuliśmy radość. Może podobną do tej, której doświadczyliśmy wtedy, gdy rodziło się w nas, a potem umacniało powołanie do głoszenia Ewangelii o Bogu nieskończenie miłosiernym. Powołanie do apostolstwa, do życia we wspólnocie zjednoczenia. Czy to jako kapłan, brat, siostra, palotynka, czy to jako ojciec rodziny, matka, brat, siostra.
Im bliżej było kongresu, we wszystkich nas, którzy go przygotowywaliśmy, tworząc komitet organizacyjny, rosło przekonanie i przeczucie, że ten czas wspólnie tutaj przeżyty będzie szczególnym doświadczeniem domu, spotkaniem w palotyńskiej rodzinie. Tak, możemy powiedzieć, jesteśmy rodziną. Czujemy się rodziną. Łączą nas więzy komunii, miłości i służby. Umacniają się w nas te więzi, ilekroć się spotykamy i jesteśmy razem. Jesteśmy małą rodziną w tej wielkiej rodzinie, jaką jest Kościół, jaką jest świat, do którego jesteśmy posłani i w którym jesteśmy jak zaczyn. Pragniemy, aby ten kongres był spotkaniem w domu, którego sercem jest Bóg. Bóg – miłość. Jakże piękna i bogata jest symbolika samego słowa dom. Słowo dom przywodzi na myśl wiele treści. Wywołuje wiele ciepłych uczuć, przywołuje bogactwo znaczeń. Dom symbolizuje trwałość, bezpieczeństwo, chronienie, ostoję, przystan, tradycję, zakorzenienie. Zawsze wzruszałam się, słysząc czyjeś wspomnienia o domu rodzinnym. Jedna z osób mi znajomych mówiła, sercem naszego domu była matka. To ona nas gromadziła, otaczała ciepłem, chroniła od złego, uczyła pacierza. Kiedy mieszkałam w Rzymie przez wiele lat, bardzo lubiłam prowadzić pielgrzymów, gości śladami Palotiego. Najczęściej szlak zaczynaliśmy od pójścia pod dom świętego Wincentego. I mimo, że nie można było wejść do środka, to jego mury wydawały się jeszcze dziś oddychać wiarą i miłością rodziców Palotiego, samego Wincentego, kapłana apostoła Rzymu. To właśnie z jego domu rodzinnym, jak później Paloty napisze, prywatnie spotkała się grupa gorliwych katolików, wrażliwych na potrzeby bliźnich. Grupa gorliwych katolików, przyjaciół Palotiego, która stała się fundamentem duchowego domu, jakim jest Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Dzisiaj my, duchowe córki, synowie Wincentego Palotiego, spotykamy się w domu, w którym szczególne miejsce ma Bóg, w którym czujemy Jego bliskość. Dlatego możemy powiedzieć, że Zjednoczenie jest domem wiary. Być może chcielibyśmy teraz powtórzyć z wdzięcznością za psalmistą. Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Tak, miłuję ten dom, w którym możemy przymknąć jeszcze bardziej do Boga. Myślę, że jest jedną z najpiękniejszych definicji wiary jest ta, która mówi, że wiara jest przylgnięciem do Boga, jest przyjęciem Jego miłości. Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim Porta Fidei, rozpoczynającym rok wiary, pisał o wierze jako o doświadczeniu miłości. Te słowa zostały wypowiedziane podczas Eucharystii, ale chcę je tutaj przypomnieć. Są bardzo ważne w kontekście naszego kongresu. Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Jest w nas pragnienie, aby zjednoczenie dla każdego z nas oraz dla braci i sióstr, do których jesteśmy posłani, było domem wiary. Było coraz bardziej domem wiary. U progu rozpoczynającego się roku wiary powinno nas ożywać pragnienie tak żyć w zjednoczeniu, tak żyć w duchu zjednoczenia, tak mówić o zjednoczeniu, aby każda siostra i brat, którego spotykamy na drogach codzienności, mógł poczuć się zjednoczeniu jak w domu. W domu, w którym w braciach i siostrach żyje Bóg. Tak żyć, aby przez samo swoje istnienie ukazywać blask słowa prawdy, jakie pozostawił nam Pan Jezus. Rozwiary jest dla każdego z nas wielkim wyzwaniem. I jednocześnie zaproszeniem do jeszcze większego uczynienia życia Jezusa naszym życiem. Żyć na co dzień, jak żył Jezus,
przygotowując to słowo tutaj wprowadzające, odczułam w sobie wielkie zaproszenie do otwarcia Ewangelii świętego Łukasza i zobaczenia tych fragmentów, w których Jezus odwiedza kogoś w domu, przychodzi do domu. I rzeczywiście jest ich kilka. Łukasz mówi nam o przyjściu Jezusa do domu Szymona, do domu Jaira, Marii, Marty i Łazarza. Kiedy przychodzi, uzdrawia, uczy tego, co najważniejsze w życiu. Ciekawe jest też porównanie, jakie Jezus czyni, gdy mówi o człowieku, który głęboko wierzy. Porównuje go do domu. Człowiek, który głęboko wierzy, to ten, który słucha Jezusa i wypełnia Jego słowo. Pragnę przytoczyć słowa Jezusa z Ewangelii świętego Łukasza, bo przecież jesteśmy tutaj po to, aby przede wszystkim słuchać Jezusa. Razem z Nim budować i tworzyć dom, jakim jest zjednoczenie. Tak, aby prawdziwie było ono domem wiary. Jezus mówi, pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Kopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok bez bramy uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha moich słów, a nie wypełnia ich, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do domu zjednoczenia. I tak jak kiedyś Marta, pragniemy zaprosić i przyjąć w nim Jezusa. Pragniemy tak jak Maria, siąść u Jego stóp i przysłuchiwać się Jego mowie. Słusznie mówi autor Psalmu 127. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Z tym przekonaniem pragniemy rozpocząć nasz kongres. Z tym przekonaniem pragniemy się razem modlić, dzielić doświadczenie wiary i miłości. Razem chcemy budować zjednoczenie i czynić je dla wszystkich ludzi, których spotykamy w domem wiary. Wierzę, że na koniec kongresu z jeszcze większym przekonaniem wypowiadać będziemy słowa psalmu. Dom Izraela pokłada ufność w Panu, on ich pomocą i tarczą. Dom Aarona pokłada ufność w Panu, on ich pomocą i tarczą. I wierzę także, że w codziennym życiu i służbie bliźnim przekonaniem każdy z nas będzie dawał świadectwo o tym, że dom zjednoczenia pokłada ufność w Panu. On naszą pomocą i tarczą. Dom wspólnot, w których żyjemy, pokłada ufność w Panu. On naszą pomocą i tarczą. Kiedyś tak było, że będziemy domem, który jest zbudowany na mocnych fundamentach. Dziękujemy, siostro, za wprowadzenie, za to przypomnienie, że mamy się tu postarać o dobre cegły, a jeszcze lepszy fundament. W tym wszystkim pomagają nam organizatorzy, pomaga nam dom, pomaga nam to, co nas otacza. I to jest też bardzo ważne, dlatego teraz kilka takich ważnych spraw, zanim ta jedna z ważnych, czyli posiłek, to jeszcze trochę kwestii organizacyjnych. Tak, jeszcze zanim organizacyjne, to chciałabym przedstawić matkę, którą wszyscy znają, Matkę Bożą. Natomiast matkę, która jest tutaj na tym obrazie. Z obrazem może część osób już się spotkała. Jest to obraz Matki Bożej Trukiewskiej, który został wylosowany przez Polskę w czasie ostatniego kongresu generalnego w Rzymie, który był w 2010 roku. Matka ta, obraz Matki Bożej, na kongres każdy kraj przywoził jakiś wizerunek Matki Bożej, potem był losowany i pielgrzymuje po wspólnotach w Polsce. Ten obraz właśnie pielgrzymuje tutaj u nas.
I będzie po kongresie ruszył w dalszą drogę, a w jaką to się pewnie dowiemy później. Moi drodzy, każdy z nas ma identyfikator, jak widzimy. Myślę, że większość albo wszyscy mają go szczepiony. Bardzo prosimy o to, by nie bać się podchodzić śmiało i patrzeć w ten identyfikator, poznawać się, bo to tworzy właśnie bliższe relacje. Ale nie tylko jest po to, ważny jest na nim, chociaż na ten moment nie najważniejszy numerek. Na przykład ja mam 10, to oznacza grupę. Co dalej z tymi grupami, to jutro. Warto tylko wiedzieć, jak padnie hasło, że grupy, to wiedzieć po prostu, jaki jest numerek. Na razie tyle. Każdy z nas dostał również taką teczkę, którą my tutaj się z siostrą Agatą podpieramy w tym prowadzeniu. W tej teczce są różne materiały. Tak jak już siostra wspomniała, jest numer królowej apostołów, specjalny numer, który można doczytać, douczyć się o wspólnotach, które widzieliśmy, które tworzymy, o wspólnocie, którą tworzymy. W teczce jest również program. Program naszego spotkania, po kolei co się będzie działo. I tutaj właśnie ważne, że ten program mamy, bo jednocześnie bardzo prosimy o punktualność. To nam bardzo pomoże w takim funkcjonowaniu, w nieprzeciąganiu kolejnych punktów. My będziemy starać się też jakimś dzwoneczkiem delikatnym